Emocjonujące niczym detektywistyczny fach mogą okazać się poszukiwania przodków. Badania genealogiczne stały się nową pasją Polaków. Archiwa państwowe oraz genealogiczne bazy danych przeżywają prawdziwe oblężenie. Wzrost zainteresowania genealogią archiwiści zauważyli kilka lat temu. Moda przyszła z zagranicy, ale okres pandemii przyniósł prawdziwy boom w kraju. U nas jest skarbnica źródeł do poszukiwań genealogicznych. To zainteresowanie najpierw miało miejsce w innych krajach na świecie, w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w pozostałej części Europy. Jednym z dowodów niezwykłego zaangażowania poszukiwaczy rodzinnych korzeni jest ta dwutomowa publikacja. To jest efekt pracy pana Alexa Friedlandera z Nowego Jorku, który opisał genealogię i zawarł wspomnienie również w dwóch opasłych tomach dotyczące swoich przodków, Żydów, rodem właśnie z Suwałk, Suwalszczyzny. Niezwykłe dzieło nie powstałoby jednak, gdyby nie otwartość suwalskich archiwistów, którzy od lat zachęcają do badania rodzinnych losów. Ze zgromadzonych tu materiałów można wyczytać bardzo wiele, szczególnie, że zasoby są równie ogromne, co interesujące. Przez Suwałki, przez nasz region przewinęła się w ciągu wieków masa ludzi. Te źródła, które interesują genealogów, to głównie akta stanu cywilnego, czyli cywilna notacja podstawowych faktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, no rozwodów, aczkolwiek tych rozwodów w dawnych wiekach za bardzo nie było. Na półkach Suwalskiego Archiwum samych aktów metrykalnych złożonych w księgi i ustawionych obok siebie jest ponad 100 metrów bieżących. Obok aktów sporządzanych dla żydowskich mieszkańców regionu, które stały się kopalnią wiedzy m.in. dla Alexa Friedlandera, Suwalskie Archiwum słynie z dokumentów metrykalnych wielu innych wyznań. Przede wszystkim są to wyznania katolickie, więc rzymskokatolickie, prawosławne, ewangelickie, luterańskie, ewangelickie, kalwińskie, prawosławne, staroobrzędowców, odłamu staroobrzędowców, czyli jednowierców, no i wreszcie mariawitów w ostatnich latach. Ale akty narodzin, ślubów czy zgonów, mozolnie spisywane w opasłych tomach, nie są jedynymi źródłami wiedzy o losach przodków. To mogą być dowolne materiały, w których zawarte są informacje o ludziach, no przede wszystkim akta notarialne, hipoteczne, administracyjne. Suwalscy archiwiści bardzo wspierają poszukiwaczy korzeni rodzinnych, historii rodów, ich sukcesów i klęsk, bo i takie przecież się zdarzały. Zachęcają do badania materiałów źródłowych i nierzadko świadczą nieocenioną pomoc tym, którzy dopiero zaczynają swą przygodę z genealogią. Taki raczkujący badacz jest często osobą nieprzygotowaną i nie zdaje sobie sprawy, z czym się musi zetknąć. I moim obowiązkiem jest też właśnie naprowadzenie takiego człowieka i pomóc mu w tych pierwszych krokach w poszukiwaniach genealogicznych. Czyli udostępnię mu materiał, często pokazuję, gdzie fizycznie, gdzie odnaleźć konkretny zapis, jak to zrobić przez internet. No i cała masa, że tak powiem, różnych innych informacji pokrewnych, które po prostu udzielam. Pan Piotr cieszy się z każdego odkrycia, jakiego pod jego czujnym okiem lub dzięki jego pomocy dokonuje każdy gość Suwalskiego Archiwum. Każdy sukces takiej osoby, która uda się coś osiągnąć właśnie na bazie naszego materiału, jest też częściowo i naszym sukcesem. I na bazie tego sukcesu my możemy też promować swoją instytucję i nasz zasób.